Cześć kochani, witam się z Wami na moim kanale, ja jestem Asia i przychodzę do Was, no tak, znowu są zakupy z Lumpeksu. Udało mi się znowu fajne rzeczy dorwać. Mam tu rzeczy oryginalne i sieciówkowe, także dla każdego coś się znajdzie na pewno. Znam wszystkich rzeczy ceny, dlatego że są to zakupy z zeszłego tygodnia, także wszystko Wam oczywiście podam. Jak zwykle pokażę Wam te rzeczy tak o, wiecie? I również na sobie, także będzie też mierzymy. A na koniec tylko powiem, że każdy z nas potrzebuje czasami kopa do działania, a dla mnie są to Wasze łapki w górę i subskrypcje. Także oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej, nie będziemy już dłużej przedłużać. Cały czas obok mnie leżały te dwie małe piękności. Jak widzicie, Bambi i Tuptuś. Ja uwielbiam bajki Disneya, zresztą może już o tym wiecie, bo oglądacie mnie jakiś czas. Kropeczki są z tyłu, więc one są dwustronne. Te dwie podusia kosztowały 15 zł wraz z wypełnieniem. One miały metki, były nowe i generalnie historia jest taka, że jak tylko weszłam do Lumpeksu, bo będą tu rzeczy z paru miejsc akurat, to od razu mi się rzuciły w oczy, od razu wiedziałam takie, ja muszę je mieć. I tak, co prawda Kubuś został nimi obdarowany, ale docelowo będą to takie podusie, wiecie, podróżowe, bo obydwoje uwielbiamy Jaśki. No więc każdy będzie miał swój. Poduszki Wam pokazałam, to teraz przydałoby się trochę rzeczy Wam zaprezentować, które udało mi się kupić. Nie wszystkie ja sama znalazłam, także od razu zaznaczę, że niektóre znalazł Paweł, ale w dniu dzisiejszym w odcinku nie będzie występował. No występują pewne kłótnie małżeńskie, ja nie będę go o nic prosić, tak więc pokażę Wam tylko rzeczy, które on sobie tutaj wybrał i znalazł, a na modelu dzisiaj wyjątkowo nie będzie. Taka fajna bluza The North Face i jak widzicie, ja już ją wyprałam i wyprasowałam. Kurczę, płyn do włókania, który mamy, tak pięknie pachnie, że ciągnie bardzo mocno. Bardzo fajna, szara bluza. Szczerze mówiąc, gdyby on jej nie znalazł, a właściwie gdyby nie powiedział, że to jest dla niego, no to sama bym ją przygarnęła. To jest Eleczka. Jak widzicie, po wszystkich wszywkach i tak dalej, jest to oryginalna bluza. Nie ukrywam, że jest zajechana. Tutaj jak widzicie, te sznureczki tak wyglądają, nie wszystko jest w idealnym stanie, aczkolwiek jak zwykle on, na wykopki, tak więc no, wykopkowa bluza idealna w sam raz. Ona kiedyś była na misiu, a ten misiu już teraz jest trochę zużyty. Gdzieś chciałam jeszcze zobaczyć, czy ma tą metkę, wiecie, ze składem materiału i ma, o kurczę. 65% koton, 35% poliester. Także o, tak ona się prezentuje. Bardzo fajny szaraczek. No i ona kosztowała całe 5 zł, także uważam, że super deal. Co prawda stan jest jaki jest, ale i tak się opłacało, bo za piątkę to nawet wiecie, jakiegoś no-name'a by się kupiło. A, widzę, że tutaj obydwie rzeczy są jego na samym wierzchu, tak były przygotowane. Bardzo fajna bluzeczka, tą ja znalazłam. Fajny, szary kolor. Przede wszystkim to jest taka bluzka, którą spokojnie możemy założyć i pod marynarkę, i na jakąś fajną okazję rodzinną, bo to jest właśnie taki ciuch, że i na sportowo, i wiecie, wyjściowo. Firma to Tu Men, żeby nie było. Pure Cotton. Bardzo, bardzo fajna. Przede wszystkim ten materiał po prostu bomba. No i też kosztowała 5 zł. Także taka o. Pamiętacie, jak mówiłam, że ja bardzo chciałabym znaleźć w Lumpeksie jakieś fajne sukienki albo koszule? No i tutaj udało mi się znaleźć chyba dwie, z tego co pamiętam. Bardzo, bardzo fajna sukieneczka. To jest właśnie pierwsza z tych. To jest Primark, po prostu rozmiar M, ale ten kolor. Słuchajcie, ja uwielbiam ten kolor. Za chwilę zobaczycie go na mnie. Jest bomba. Naprawdę. Naprawdę jest bomba i jeszcze chciałabym zobaczyć, ale momencik, czy sprawdzimy skład. Oj, jest metka, kochani. Więc to jest tak, 51% wiskoza, 30% poliester, 19% poliamid i tyle. No tak, bo musi być setka. Po prostu basic, ale do wszystkiego. Ona też kosztowała piątkę. Tak, spokojnie, nie zapomniałam. Będę Was informować, tak jak obiecałam. Kolejna rzecz, która tutaj jest. I tak, odpadła mi jedna metka. Ano dlatego, że nie jestem gołosłowna i te rzeczy wszystkie wyprałam. Co prawda, tutaj była metka, ja sobie tak, wiecie, uciąłam po skusiku. Ale dobra, i tak zaraz to będę mierzyć, więc już to odczepiam, ale metki były.
i generalnie taka była cena tej rzeczy. I to jest bardzo fajna rzecz. To jest rozmiar uniwersalny i to jest taka bardzo duża narzutka H&M-u w bardzo ładnym princie. Oczywiście pod spód tutaj ja będę preferowała jakiś gładki strój, więc ten mój neonowy tak niekoniecznie może tutaj podejść. Przymierzę to dla Was po prostu z czarną bielizną i tak to sobie sprawdzimy, więc tak ja bym to docelowo widziała. Bardzo ładne, ma takie złote detale, jest taka prześwitująca i to jest idealna rzecz na przykład na jakieś wakacje all inclusive, kiedy schodzicie, wiecie, gdzieś tam z basenu, z plaży i lecicie od razu na posiłek, no to wtedy fajnie jest sobie coś takiego założyć, żeby, wiecie, nie być zupełnie nagim w tym stroju, tylko takie coś i nikomu to nie będzie przeszkadzać. Jedna kubka się zmniejsza, to druga się zwiększa, no tak to już jest. Kolejna rzecz to jest, zobaczcie, to jest bluza Under Armour XXL. Jest duża, jest oversize'owa, jest w przepięknym niebieskim kolorze. Znalazł ją Paweł i ja już wtedy, jak ją zobaczyłam, to on mówi, zobacz, znalazłem taką, ale chyba za duża, a ja tylko zobaczyłam kolor i jej stan, że ona jest po prostu w idealnym stanie, nic nie musiałam odświeżać, tylko ją wyprałam, rozwiesiłam, delikatnie wyprasowałam, żeby tutaj przed Wami ładniej wyglądała, aczkolwiek leżała, już widzę, że się pozaginała, no trudno. I mówię, dobra, ja ją biorę, nawet się nie zastanawiam, nawet ten, po prostu zapytałam, czy nie ma żadnych dziur i ją wzięłam. Też kosztowała 5 zł i wiem, że ja takie rzeczy po prostu kocham nosić. Z niej się chyba najbardziej cieszę. I ostatnia, ale na pewno nie najgorsza, to jest sukieneczka sztruksowa, która w całości jest rozpinana. I jak ja ją zobaczyłam na wieszaku, to wiecie, ona była rozpięta, ledwie co zawieszona, prawie spadała i ja mówię, aha, przecież to jest super. Ja ją widzę do ramoneski, do sneakersów, to jest typowo moja stylowa. Co prawda mam nadzieję, że w nią wejdę, bo nie ukrywam, że żadnej z tych rzeczy znowu nie mierzyłam. No ale bardzo mi zależało, żeby, wiecie, pokazać Wam. To jest denim CEO 38, rozmiar, udało mi się znaleźć tutaj metki, bo tu niestety ona ma wszystko powycinane, dlatego też pewnie nikt nie chciał ryzykować. Nie każdy, wiecie, szuka szperę tak jak ja i później kombinuje jak trzeba. Tak więc taka fajna. No to teraz należało to wszystko zmierzyć. Wydaje mi się, że totalnie Was nie zdziwiłam, że pierwsze w co wskoczyłam, to jest właśnie ta bluza. No i tak, ona ma, zobaczcie, ona ma długie rękawy, ona jest duża i wiecie, ona mogłaby być na jakiegoś faceta bardziej dopasowana, ale ja sobie oczywiście podciągam te rękawki, bo nie ma z tym żadnego problemu, nic mi tu nie zjeżdża za bardzo, także nie będzie dyskomfortu. Jest dłuższa, więc i do jeansów, i do leggingsów będzie bomba. No i ten kolor po prostu cały czas chwyta mnie za serce, także ja bardzo się cieszę, że mój mąż znalazł taką bluzę, a ja po prostu sprzątnęłam ją sprzed nosa. I tak o, będę się w niej prezentować. Ta rzecz jest po prostu piękna. Tak jak powiedziałam, tak zrobiłam, czyli czarna bielizna jest pod spodem i tak by to generalnie wyglądało. I słuchajcie, ja Wam powiem więcej. Jak będą te temperatury 30 parę stopni plus i w mieszkaniu nie będę mogła wytrzymać i wiecie, będę miała ochotę na chodzenie w majtkach i w staniku, to teraz już nie będę musiała tego tak robić. Tylko o, proszę bardzo, w takim pięknym okryciu będę mogła się prezentować. Zakochałam się w tym i bardzo cieszę się, że udało mi się to dorwać. Udało się, jestem w tej sukience, udało mi się w nią wmieścić, tu wszystko się zmieściło. Tu może minimalnie bułeczki jakieś wystają, ale nad tym cały czas będę pracować, także w ogóle się tym nie przejmuję. Tu wszędzie ona ma tyle elastanu w sobie, że mimo tego, że jest dopasowana i bardzo ładnie wygląda, jest bardzo ładnie skrojona, to ja mam uczucie, że będę mogła spokojnie w niej coś zjeść, także mogę spokojnie iść do restauracji na obiad, na kolację, na śniadanie, na co mi się będzie podobać, po prostu w niej nie ma żadnego problemu. Jeszcze co, wiecie, chciałam sprawdzić, to czy... A, to już taka wieczorowa opcja, troszeczkę. Co prawda nie wygląda to źle i z tym stanikiem pod spodem uważam, że mocno tak kusząco nawet. Ale dobra, zostawmy to na, wiecie, inną porę troszeczkę. Już wiem, że to będzie jedna z moich ulubionych sukienek. No i przede wszystkim na pewno będzie w jakiejś stylówce. Także ramoneska, sneakersy jak najbardziej, albo wansy,
kurde, i to jest właśnie taki ciuch, który mocno pobudza moją wyobraźnię. A jeśli chodzi o stylówki we vlogach, no to przypominam, że jest Ohana, jest mój drugi kanał i tam są właśnie luźne wloszki. Także nie zawsze tu, a tam zawsze. Chciałam powiedzieć, że jak byłam małą dziewczynką, to były takie momenty, że mój tata miał w oczach centymetr, miarę, dokładnie wiedział, jaki ja rozmiar potrzebuję, to jest nic, dokładnie wiedział nawet, jaką bieliznę potrzebuję, jaki rozmiar, kosmos, odpał. I nie wiem, czy takie rzeczy się dziedziczy, czy nie. W każdym razie, słuchajcie, ja nie mierzę już bardzo długi okres czasu w lumpeksie rzeczy, no bo czasami brakuje mi na to czasu, czasami jestem w przelocie, wiecie, nie zawsze mi się po prostu chce, ale jak mi coś wpadnie w oko, i wiecie, tak patrzę, tym bardziej, że ja już niejednokrotnie Wam udowodniłam, że te rozmiary na metkach kompletnie nic nie znaczą. Mam w swojej szafie rzeczy XS i mam w swojej szafie rzeczy XL i po prostu czasami i te są mi idealne. No tak jest. I zobaczcie, ta sukienka również taka się okazała. To jest taka właśnie bardzo fajna, basicowa sukieneczka na każdą okazję i do pracy, wiecie, i na jakąś imprezkę rodzinną. Ja ją widzę po prostu do wszystkiego dodatkowo. No to jest mój ulubiony kolor. Wy wiecie o tym. To jest właśnie ten kolor, którego ja nie potrafię określić. Czy to bardziej brzoskwinia, czy to już raczej róż. Po prostu nazywamy to Indiana Rose i tak się już utarło. Jest piękna, jest wygodna, jest milutka. To również może być ciuch tak zwany okresowy. Wy wiecie, że ja takie sformułowania używam, bo ona tutaj nigdzie nie jest opinająca. Tu po prostu mamy miejsce i brzuszek jest bezpieczny. Jedyne, co może ubierać, no to źle dobrane rajstopy, no ale ja to z reguły mam rozmiar większe rajstopy jakoś tak niż za małe. To zawsze wychodzi. Na długość jest idealna, nie za długa, nie za krótka. Sam raz. Jak to się mówi, było miło, ale się skończyło. Jakoś bardzo szybko mi się nagrało ten film dla Was, bardzo szybko mi się to wszystko pokazało i chyba udało mi się utrzymać ten dobry vibe, którego jeszcze bardzo mi brakowało przed włączeniem mojego aparatu. Ale kochani, bardzo fajne rzeczy udało mi się znaleźć. Oczywiście napiszcie mi w komentarzach, co jest Waszym faworytem i na co Wy byście po prostu się zdecydowali. Jestem bardzo ciekawa i ja wszystkie Wasze komentarze czytam, także oczywiście zapraszam do dyskusji również tam. A my widzimy się w następnych. Pa, pa!